Witajcie. Właśnie mam ekstrackie plany. No, wiem, że trochę mam taki dziwny ten ekwipunek, ale poza tym dobrze, bo mam przynajmniej miecz drewniany. Możemy zatem się zbierać. A, co tam na tablicy było napisane, bo to jakaś ciekawostka. Przyglądajcie się tabliczek, bo tutaj trzeba. Szukasz przygód i diamentów. Idź dalej. Owszem, idę. Idę dalej. Ciekawe, co tam będzie. Zrobiłem sobie tylko checkpoint. To tutaj na razie... Nie, tutaj na razie nie idę. Bo tutaj jest zresztą... Nie, najpierw idę... zbierz zbroję. I zjedź na dół. Okej, zbieramy zbroję. Okej, budki. Jakieś. Ciasto i wezmę sobie na zapas drugi jeszcze. To też ciasto się tutaj zostawia? No i już nie ma ciasta. Lepiej przygotuję. A ten dziad, to co tutaj robisz? Wiecie co, ja sobie wyrzucę do lawy to zgniłe mięso, bo po pierwsze jest zgniłe i niezdrowe. Kurde. Do lawy. I dobrze. Czekajcie, bo coś tam zauważyłem jeszcze. La 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 la. Czekajcie, przestanę się palić. Tutaj sobie ekwipunek uwolnię. Właściwie to nasiona. Wezmę i dobra. Zapasowe też lepiej brać. Albo zostawię sobie tutaj. Ej, a ty gościu, co tutaj robisz? Ej, co ty tutaj robisz? No uciekaj, mówię ci już. Co to jest? Mhm, to się naprawdę przyda. What? Kraty? Okej, zaspawnię sobie za zombiaka. Może punkty na pewno za to dostanę. Czemu? No bijcie mnie! Nie chcecie? No w końcu mnie biją. Co to za zombie, które nie biją? La 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 la. Muszę tam wejść. A dobra, mogę przecież tam tędy. Coś mi mówi. Którędy? Dobra. Tutaj zawsze trzeba było się chyba palić. A dobra, bo miałem już tutaj stawiać. I... Ok! No, nie uciekajcie! Tu jest przycisk? Uf! No bić, bić go! Którędy to się tutaj? Okej, dobra, mam wszystko. Powoli będę się stąd zbierał. Którędy to teraz? Okej. Co tutaj pisze? Labirynt
tajemnic stale starej wiedźmy tam. A tam to co jest? To nie wiem, chyba tam tędy niby trzeba iść. Nie wiem o co tu chodzi, ale dobra. Idziemy tam, gdzie jest ta stara wiedźma. Niby. Nie to Berek. Można było przejść na... Co to? O, nie często. A tu są nietoperki. Chyba wiecie co? Oczywiście całego. Czemu ciasto jak się skruszy, to się nie da zjeść? Lubię sobie moby pociachać trochę. Jakiegoś tego właśnie dziada jednego słyszę. Handlarza. To te śmieszne dźwięki. Wiedźmy atakują? Którędy to się do niej idzie? A, ona nie atakuje. A, atakuje. Dobra, mamy taką wiadomość. Wiedźma ukryła nam diaksy. Trochę liści oczywiście tutaj wzięła sobie. Tutaj sobie weźmiemy. To mi nie jest potrzebne, ale wezmę wszystko tutaj. Okej. Możemy się stąd zbierać. No i tutaj niedługo coś muszę zrobić. Okej. Zgniłe mięso, nie wiem czy jeść. Co prawda, mogę się zatruć, ale wolę już to niż nic. Czekajcie, poczekajcie chwilkę. Jedz to, jedz więcej! Poczekajcie tą chwilkę. Możecie przewinąć. A właściwie już nie musicie, no bo... Jeśli chcecie, to możecie. Dobra, myślę, że powoli tak naskradająco mogę się wybrać gdzieś już. Powoli. Wiedźma atakuje. Że będzie ja to wiedział, no ale w sumie ma te... Co to, co mnie będzie atakowało? Lepiej to zabiję. Ja tylko nikt się nie śmiał, że jem zgniłe mięso. Z tym labiryntem może mi trochę pójść. Exit. Patrzcie, tutaj jest exit. Proszę bardzo, wyjście. Okej. Jak tutaj? Poczekajcie, ja się z rozbiegu tutaj wejdę w te... W te pajęcze zarazki. A, no i tak, tutaj mam karaluchy. Okej. No wiem, żartuję, żartuję. Tak naprawdę są tylko... A? Kamienny? Co to ma być? W zamian do tego. I zaraz, co to był kamienny kilofik? Okej.
Nie, to tego lepiej nie będę brał. Bo nie wiem, co tym można robić, ale coś przeczuwam, że można się pewnie zatruć. A, no to tutaj pajęczynka. Co to za parkour fajny? Ludzie, co to znaczy? Jakiś fajny ekstracki parkour? Ja się przy okazji najem. I co? Co? No i co ja mam z tego tylko brać? Przeczuwam, że tylko diaks. No cóż. I to dopiero przygoda pierwsza. Skarb. O! Ej, co to znaczy? Przygoda trzecia. Co to? Przygoda pierwsza dopiero? To był chyba wstęp, nie wiem. Wstęp, przeczuwam. No i patrzcie na to, o co to chodzi? Jakieś trujące ryby, czy co to? I dobrze ci... rybo. To pewnie jakaś stara mapka jest, no bo to tylko kamienny. Co to znaczy? Oj, no to trochę przyjaciół tam miałem. Okej. Ja tutaj idę. Niby mnie nie będą atakować, a jeżeli ja wezmę tą oto głowę zombie i przetestuję to, czy to działa. Dobra. O, ziemniar, bądź, ziemniark, ziemniar. Biorę wszystko. Buraki. A, to wezmę. A ja prawie nic w ekwipunku nie miałem. I patrzcie, z czego się tutaj nabrało. Co to? To nie działa. Bić, bić! Rozwalę tę pajęczynę. Okej, na razie... What? Ha, he, he. Niestety błyszczącego arbuzu nie da się zjeść. A bardzo szkoda, bo mógłby być jakiś lepszy. A wiecie co? Ja rzucę ten arbuz tutaj. Kamiennej chyba rzecz nie sięgnie. Tutaj co? Łomacko. I jak ja mam się stąd teraz wyjść? Dobra. Przeczuwam. Ale nie mówię, że to... Noż! Co to? Gdzie ta pajęczyna? A, tutaj dali podstęp taki fajny. To już nie dadzą. Pozbieram to. Żeby... A te drzwi to... Jakie tam tędy... Serduszka mi się kończą. Nie wiedziałem! Czemu ja kiedyś tego nie robiłem? E? Co to za jakiś podstęp ludzie robią ciągle? Podstępy jakieś? Ja tutaj nic... Nie, to jest za dużo, ja tego nie mogę. Nie, tutaj pewnie coś jako zapasowo coś. Tu nie wiem co jest, później tutaj zajrzę.
W razie W sobie wezmę kuszę, gdzie ja ją tylko mam. A, no i przede wszystkim było coś nowego tu. Gdzie co? Okej. Strzałki też trzeba brać. Wymienię sobie od razu zbroję na lepszą. Wolę z łuku strzelać. A wy? Dla mnie lepiej jest z łuku. Okej, przetestujmy, czy łuk działa. No dobrze. Odzyskaliśmy tą strzałę. Po pierwsze, najpierw to muszę sobie zamienić, gdzie to tylko ja mam. La, 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 la. Okej, teraz ja powoli przechodzę na łucznika. Jeśli widzicie, co to z boku ekranu jest, to możecie mi powiedzieć, bo to tutaj coś dziwnego. Okej. Jakieś ciosy widzę, albo moje bronie, czy tam zabiłem rybę? Wiecie co? Ja sobie naciągnę już kuszę. Nie wiem, czy te ryby są groźne. Żeby tylko łosoś mi był groźny, to ja nie wiem, co zrobię. Dobra, nie. Okej, przygoda 2. Brzmi zbyt interesująco. Odej. Pajęczaki. I dobra, nie wiem. Kraftować? Kość wyrzucę, bo po co mi ta kość? A przede wszystkim to... Przede wszystkim trzeba to ubrać. Rzeczy powywalam. Okej, widać, że tutaj takie rzeczy niby można skraftować. Nie, nie chcę tego brać, bo ja już i tak... Kopalnia 100 diaksów! Diamentów, what? Tylko... Mnie interesuje tylko kamienne kilo, w czemu mi dali. Tutaj coś chyba powinno być. O, dobra. Tak myślałem, że wagonik jakiś. No i strzałki to na strzałki, dobra. Gdzie ten wagonik? Uff, od razu mi uciekł. W końcu! Coś lepszego, tutaj widać, że jest zapasowy, może dla drugiego gracza. Ale ja nie gram na dwóch graczy, więc nie muszę brać drugiego. Chyba, żeby mi się zniszczył. Jakieś wady by gigantyczne miał. Okej. Szkoda, że nie mam pochodni. By widniej było. Widno by przynajmniej było. Tutaj dużo jest. Ej! A właśnie tutaj co jest? Bo to mnie... No, żelazny. Żelazny to ja akurat... A, to chodzi o te TNT. Dobra, żelazny też sobie... wezmę. I tutaj zamiast zgniłego mięsa, jak już mam zwykłe rzeczy po normalnemu. Zaraz, to nie wiem czemu. Te drzwi, nie wiem nawet po co ja je tutaj brałem. Okej, razem mam 16 dynamitów. No dobra, to teraz sobie to tylko wezmę tutaj. Czekajcie, będę musiał trochę rzeczy się pozamieniać tutaj ze skrzynką. Tak jak z handlarzem.
La. I z czym to jeszcze bym się mógł, albo zamiast tych diaksów, to ten kilof. No i dobra, jest krzesiwo. Aj, co ja z tym krzesiwem bo ostatnio. Dobra, TNT, to tutaj wszystko mamy. Nic nie zostawiłem, to dobrze. Szybciej je będzie, uwierzcie mi. I 3, 2, 1. Engine start. Juhu, rakieta poleciała w kosmos. Spróbuję. Albo nie. Za dużo by było aż tyle dynamitów. Nie! Nie! Odsunąć się. Zaczarowane jabłko. Nie będę sobie marnował zaczarowanych jabłek. No strzelaj tym TNT, strzelaj, strzelaj. Proszę, strzelaj. Nie, ja muszę mieć jakieś oświetlenie. Muszę skądś pochodnie wykombinować, gdzie tu są pochodnie. Bo ja tak to nie wytrzymam. Za ciemno jest ostatnio. Okej. No i proszę bardzo, jak tak można przenosić pochodnie? Lubię. Nie, to tylko strata czasu. A ja tutaj chcę przechodzić misje różne. Wiedziałem, że mi pochodenka wybuchnie. I gdzie tu mam pochodynkę? Zresztą. A, dobra, tu jest. Będę musiał się z czymś zamienić. Zresztą niepotrzebnie te nasiona w ogóle brałem z ogrodu mojego. Łomatko, czemu ja to zawsze w złym miejscu muszę tą pochodnię postawić? A, to był bedrock. Więc tu się nie dało postawić, zniszczyć żadnego bloku. I te nas czeka wyzwanie. Z tym, że my tych diaksów nie możemy. No i co z tymi diaksami mam zrobić? A, dobra. Coś wykombinowałem. No, to takie myślenie to naprawdę mocne myślenie. Ale nie było aż za silne. La. Chyba znowu będę to musiał zrobić. Ja jestem tam, gdzie moja pochodenka świeci. Już wybuchło, bo nie trochę nic nie słyszę. Dobra, chyba muszę już przenieść tą pochodnię. A ostatnio to. Czemu te nasiona ciągle mi do ręki wpadają? Gdzie ja ma. Łomatko, co ja mówię? Już nie będę nic wysadzał, bo to trochę zajmuje czasu, ale szczególnie mniej niż kopanie. Wolę sobie pokopać trochę kilofów, zużyć.
Ja, uwierzcie, ja to bardzo lubię robić. Zużywać pilofy. To jest dla mnie radość. Radość na całego. Może nie aż na całego. Na całego by było właśnie, jakbym znalazł aż tyle diaksów w tych kopalniach. I lazurytu. To już. A to, co to oznacza? Musiałbym się czegoś pozbyć. Dobra, zamiast ryb. Wszystko, ci ludzie. No i w końcu przeszedłem kopalnię. Ja to oko pająka nie potrzebuję tego oka. Zaraz to którędy mam. Oj, kurczę, którędy to się szło? Okej, okay, nie chcę zebrać tych nasion. Przygoda w kopalni, weź kilof. No właśnie, nie przeczytałem tego. Co to, skrzynie wybuchło? Jak to w ogóle się stało? Ok, więc wsiadam jako pasażer do wagoniku. Ej no. Co z tym wagonikiem się stało i gdzie on teraz jest? Aha, no to ten se tutaj leży. Odłożę go do skrzynki. Ostatnio nie mogę dźwigać. No, no to dobrze. Życzę ci powodzenia. Skoro nie możesz... A tak, tutaj były... Aha. No to niezły wysiłek nam tutaj trochę dali. O Boże, jak się przestraszyłem. Na maksa. A ty czemu mnie nie ciachasz? Straszne dźwięki wydają te zombiaki. Wiem, że wy tego możecie nie słyszeć. Nie, nie biorę tego, bo to tylko strata ekwipunku jest. Okej, okay, na dole co jest? Szedłem w ogóle? Tak, szedłem. Jedzie się dookoła i co to za komedia? To ma być mapka, gra przygodowa, a tutaj komedia. Co tu jest? Otwierać! No, dobrze. Ej, co jest u góry? Gdzie tu przygoda trzecia? Ja chcę. Trochę teraz mi się przypomniało, gdzie to się szło. Ciekawe, ile odcinek już trwa. Dobra, gdzie tu jest która przygoda? Druga, trzecia. Tak, dobra. Nie wiem, gdzie to jest. Jesteśmy na wieży? Podziwiajcie widoki. Zróbcie pauzę, no bo... ja tutaj trochę się muszę pospieszyć. Ej, co to za pochodnia tam jest? Tam, gdzie ten plusik mój jest. To jest pochodnia na 1 000 000%. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie pomogę. Śmieszne, co nie? A, no to tak, tutaj trzeba się trochę... Ja chcę najpierw zobaczyć, zwiedzić górę. Nie, to tu pewnie jest ostatnie.
Czemu to jest skrzynia pułapka? To mi się już nie zmieści do ekwipunku to wszystko. No dobra, ale wezmę, skoro tak już ludzie tutaj proszą o to. Którędy? No dobra, widzę, że naprawdę tu jest zagadka. Akurat lubię te zagadki. Koniec gry. Gratulacje, koniec gry. Ale ja chcę jeszcze teleport. Ja chcę jeszcze tutaj. Ludzie, przecież żeście tutaj coś było jeszcze. Jakiś parkour. Ja chcę iść na ten parkour, bo ja jestem mistrzem w parkour. W parkoura. Okej. Okay. Powoli. Nie bój się, to tylko przecież. Całe szczęście, że chociaż mam to. Nie wiem, czy dokładnie o to chodziło autorowi mapy tej gry. Dobrze, że jednak zostawiłem trochę tutaj sobie tego. Tu o, proszę, taki parkurencja. Tutaj co? Dobra. Tu powrót do gry. I którędy? Dobra. Gratulacje, koniec gry. Teleport. Wykonaj skok wiary. Często. I 3, 2, 1, go! Ej, czemu mi nie wzięła wszystkich serduszek? Okej, to chyba o to chodziło. Byłem ubrany w zbroję. To pal mi się szybciej. No, dzięki za oglądanie. Tutaj co to jest? Okej, w każdym bądź razie żegnam was, do widzenia. Widzimy się w kolejnym odcinku.